Cześć, w tym odcinku dowiecie się jak pobrać zdjęcie profilowe na Instagramie w pełnym rozmiarze. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby pobrać zdjęcie profilowe na Instagramie dowolnej osoby i to w pełnym rozmiarze, musimy przede wszystkim uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie, a następnie tutaj w pasku adresu wkleić link do odpowiedniej strony. Link do tej strony znajdziecie w opisie tego filmu, więc wklejamy ten link i potwierdzamy. Wyświetli nam się właśnie taka strona. Następnie u góry tej strony mamy taki pasek do wyszukiwania nazwy użytkownika, więc klikamy w ten pasek i tutaj należy wpisać nazwę użytkownika, którego chcemy pobrać właśnie zdjęcie profilowe, więc wpisujemy i e, klikamy. I następnie wyświetli nam się właśnie profil tego użytkownika, tej osoby z Instagrama. Teraz musimy tutaj poniżej kliknąć w taką miniaturkę, jak pełny rozmiar. Klikamy z takim opisem w taką miniaturkę i poniżej właśnie wyświetli nam się tutaj zdjęcie profilowe tego użytkownika. Teraz klikamy pod tym zdjęciem tutaj wiersz pobieranie. Wyświetli nam się wówczas to zdjęcie profilowe. I aby teraz pobrać to zdjęcie profilowe na telefon, przytrzymujemy chwilę palcem właśnie to zdjęcie. No i klikamy tutaj, pobierz obraz. Jak widzicie, na samym dole mamy komunikat, właśnie to zdjęcie profilowe zostało pobrane. Teraz to zdjęcie, aby można było wyświetlić, ono oczywiście zostało zapisane w naszej galerii telefonu. Minimalizujemy właśnie przeglądarkę internetową i uruchamiamy naszą galerię tutaj ze zdjęciami. Klikamy w galerię. No, i jak widzicie, w galerii, w folderze pobrane mamy już zapisane zdjęcie. Możemy to zdjęcie teraz wyświetlić. Możemy oczywiście sprawdzić, jaka jest rozdzielczość tego zdjęcia, klikając tutaj w prawym rogu ikonę I. Tutaj będziemy mieć właśnie pełną rozdzielczość tego zdjęcia. No, i jak widzicie, nie jest to jakaś ikonka, miniaturka, tylko w pełnym rozmiarze właśnie pobraliśmy zdjęcie ze wszystkimi jego szczegółami. Więc w ten sposób możesz pobrać zdjęcie profilowe z Instagrama w jego pełnym rozmiarze. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!